Cześć, witajcie moi mili prezenter Alien. Dam wam informacje odnośnie koronawirus. Najnowsze wytyczne z GGD. To jest Instytut Chorób Zakaźnych i Zdrowia Holenderskiego. Skąd się wzięło to natchnienie? Jest ze mną jedna osoba, która przez parę godzin na szczęście nie miała styczności bezpośredniej z tą osobą. Jest w domku, notabene, gdzie osoba ma wysoką gorączkę, kaszle, a koordynatorzy biura mówią, jest okej, 24 godziny, tak? Nawet pies to potwierdził, 24 godziny, będzie dobrze. No to mianowicie, jako przykładny obywatel, trzeba uchwycić za słuchawkę i zadzwonić do GGD i spytać się, jakie są wytyczne odnośnie tego. I GGD oficjalnie mnie poinformowało, że w chwili obecnej na terenie Holandii nie robi się już testów, że przyjeżdżają i robią, tylko w wyniku, jeśli osoba trafia do szpitala, wtedy są robione testy i jest poddawana wtedy z automatu kwarantannie, lub jest tak zwana kwarantanna własna. Co to oznacza? Pani wytłumaczyła, że jeśli osoba jest w takim stanie innym, a jest w domku kilka osób więcej, a dokładnie 7 osób jest u was, nie? 7 osób jest u nich. Zdrowe osoby powinny jak najszybciej opuścić ten domek. Tutaj mowa o tych, którzy przyjechali dzisiaj, a dzisiaj przyjechały do nich 2 osoby. I przeprowadzić się gdziekolwiek, ale nie w tym domu, na najbliższe 2 tygodnie. Osoba powinna zostać poddana kwarantannie, czyli nie powinna wychodzić z domu. To po pierwsze, powinna zostać jej wydzielona osobna łazienka, jak i również osobna toaleta. To są oficjalne wytyczne GDD na tą chwilę, dosłownie parę minut temu dzwoniłem. Powiem wam tylko, że jest 871 osób. Dokładnie to w drugim odcinku wam pokażę, jak się sprawdza. Z tego 180 osób było na wczoraj potwierdzonych, czyli nawet 166 osób. W Holandii nie ma większej paniki na ten temat. Owszem, mydełka znikają z półek antybakteryjne jak przeciąg, no, ale nie ma takiej paniki jak w Polsce. W każdym razie pamiętajcie, że jeśli wokół was pojawia się osoba, która ma kaszel i gorączkę, minimalny dystans zalecany przez GGD holenderskie wynosi 2 metry. Minimalny dystans. To nie 1 metr, tylko minimum 2 metry. Oczywiście jeśli osoba porusza się po domu, to osoby inne, które tam już są, niezwłocznie są zobowiązane do odkażania rąk dosłownie po dotknięciu wszystkiego. Czy to talerz, widelec, łyżka, zlew, klamka, to jest chore, wiem. Ale przyjechała właśnie 2 ludzików, którzy gdzieś tam za pomocą YouTube'a się ze mną skontaktowali. Szukaliśmy coś wspólnie, aż ostatecznie byli tak kreatywni, że sobie też sami wyszukali ofertę. Zjechali właśnie dzisiaj od ilu? Praktycznie 3 godzin mniej więcej jesteście, 4 godzin mniej więcej są w Holandii i już ich spotyka takie coś. Ja tylko bym apelował do IT biura, nawet już nie powiem jakiego, ale zapewne ten filmik zaraz się tam rozniesie po domku, żeby łaskawie pan koordynator sprawdził procedurę postępowania z taką osobą i żeby poinformował resztę lokatorów, co mają robić. I niby poszła informacja, że tydzień ma wolnego ta osoba, a tydzień wolnego to jest gówno. Przy tym potrzeba kwarantanny 2 tygodnie, żeby mieć pewność. Powiem szczerze, miałem dzisiaj być w tym domku. Siedziałem w aucie, tkało mnie coś, żeby nie iść. Żeby nie iść. Najzwyczajniej w świecie, jak ostatni burak bez kultury, wskoczyłeś do samochodu, ja się nawet z tobą nie przywitałem. Coś mnie tkało. Tak, cześć, tak człowiek do końca nie wiedział, co jest 5. Ale jakbym czuł, że w tym domku jest coś nie halo i jest nie halo. A więc koronawirus, jeśli chodzi o Holandię, nie można na przykład ręk ściskać, tak? Teraz najzwyczajniej w świecie, dzisiaj dostałem też info, że w hotelu Marriott witają się takim pokłonem. Na przykład. Niektórzy pukają się łokciami, nie? Niektórzy zaczną może nogami się pukać, mam nadzieję, że niczym innym. W każdym razie przestaje być zabawny koronawirus na terenie Holandii. Są coraz większe jakby restrykcje, jak należy postępować.
Także moi mili, jak to się rozwinie, ja będę w kontakcie z nimi, będziemy wiedzieć, czy już mają kwarantannę, czy nie. Nie jest to dla mnie zabawne, ale ja osobiście teraz siedzę około... No, przyjadą w białych kombinezonach, także pamiętaj, wtedy od razu filmik kręć dla mnie, żebym z pierwszej linii pokazał tą interwencję. Weź Full HD albo UHD, GoPro, jazda, dzień dobry panu, wiesz. Potem odkupię te prawa autorskie do filmu, zmontujemy coś. No, oczywiście mojemu koledze Bartoszowi jest wesoło, ale w głębi duszy chłopak, chyba nie czujesz się wesoło, co? Nie za bardzo. Trochę posmutniałeś po tym, jak usłyszałeś, jakie wytyczne pani podaje odnośnie tego i że jest to podejrzenie koronawirusa. Jakby, że... Jestem tego świadomy teraz bardziej. Teraz jest tego świadomy bardziej. Tak to wygląda, moi mili, będę was na bieżąco informował, będę za chwilę dalej montował kolejny odcinek właśnie o koronawirusie, odnośnie tego, ile osób jest w Holandii zarażonych, ile osób jest w kwarantannie. Oczywiście z góry mówię, tu nie ma jak w Polsce, że już jakieś miasta chcą zamykać i tak dalej. To nie jest jak we Włoszech, że panie płaczą, że Boże, ja mam 5 minut do innej wiochy miasta, a oni zamknęli całe Włochy. No, jak pani nie pasuje, jak pani do Polski jedzie, tam jeszcze miasta są otwarte. Tak to mniej więcej wygląda. Więc nie wpadajmy w panikę, nie róbmy po prostu jakiejś dziwnej paniki, bo to jest bez sensu. Tu trzeba w miarę na spokojnie podchodzić. Prezenteraliem, pozdrawiam was i widzimy się za około, nie wiem, odcinek dalej, może dwa, w sprawie wirusa. I pamiętajcie o premierach. Pozdrawiam. I do usłyszenia prezenteralnie. Nara.